myślę, że to jest taki dobry moment nie podsumowania, ale takiej refleksji, która pozwoli nam wstydować perspektywę dalszych działań po 30 już roku funkcjonowania UZN. To jest też ten taki czas, gdzie dokonujemy tego podsumowego przez nauki, dydaktyki akademickiej, infrastruktury. To jest ten właśnie moment, kiedy radujemy się, a przy okazji, czy warto częścią dzisiejszego święta jest nadanie koronu doktora najważniejszej postaci świata politycznego, pan profesor Artyszewskiego. Właśnie z tego to jest ten taki moment, który zwiększy nasze święto. Tak to tradycyjnie robimy od 30 lat. Pod względem naukowym ostatnio wyniki ewaluacji pokazały, że uczelnia zdolna zmierza w bardzo dobrym kierunku. No teraz, tak jak wskazał pan rektor, no, trzeba a, otrzymać, b, jeszcze w tych miejscach, gdzie można pchnąć dalej. No i uniwersytet to ludzie, więc ten kapitał ludzki jest najważniejszy. No i jego rozwój, a nie ma dobrej dydaktyki bez dobrej nauki i nie ma dobrej nauki bez dydaktyki, więc to jest ten cel, który uniwersytet sobie stawiał i stawiać będzie. No, jest to dla mnie wielki zaszczyt. Zaszczyt tyle wielki, ile niespodziewany, ale ogromny, muszę powiedzieć. Cenię sobie to, że moja dzisiejsza uroczystość jest cząstką uroczystości święta Uniwersytetu Opolskiego. Uniwersytetu, którego rozwój śledzę od dawna z zainteresowaniem i coraz większym uznaniem. No, pozostanie członkiem wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Opolskiego naprawdę głęboko sobie cenię.